bo bardzo go lubię i za dzieciaka go bardzo lubiłem. Mój znajomy co prawda nie lubił go właśnie przez takie oto sekcje, gdzie po prostu no łatwo jest spaść do lawy, że tak powiem, że se tak kolokwialnie powiem i tak bardzo elegancko. A jeśli w ogóle chodzi o ciekawostki z tym poziomem, to jest tylko jedna, mianowicie taka, że początkowo Crash miał zaczynać poziom od wejścia do jaskini i z nie wiadomo jakich powodów zostało to wykasowane. I praktycznie w laboratorium, do którego teraz zmierzamy, Crash miał właśnie poruszać się też na jetpacku albo na hugokopterze. Bo w sumie to jest hugokopter teraz. Mamy hugokopter, kurde. W sumie to Hugo nie będzie na to narzekał, biorąc pod uwagę, że miał mieć ten cały swój film, który do dzisiaj nie wyszedł. Ten cały, wiecie, Hugo najgorszy powrót. I ja jestem strasznie ciekawy, dlaczego to się nie wydarzyło. Czy może dlatego, że, nie wiem, design Hugo bardzo odstraszał ludzi, czy może dlatego, że Hugo praktycznie już został taki zapomniany, bo ja uważam, że Hugo nie jest zapomniany. Ja wciąż podtrzymuję zdanie, że Hugo jak na lata obecne to jest w miarę popularny, mimo że nie leci on nigdzie już na antenie ani nic, to jednak ludzie pamiętają cały czas o nim, więc można by powiedzieć, że jest w miarę popularny. I proszę, nadszedł czas na fabrykę, która jest pełna czerwonego dymu. I to jest zrozumiałe, dlaczego jest czerwony dym, bo jest tutaj tak gorąco, że szok. I teraz taka ciekawostka, taką, którą którą chcę teraz zabłysnąć. Ogólnie nie wiem, w jakim to było kraju, czy to było w Wielkiej Brytanii, w Ameryce, czy gdzie, czy tam w Anglii, czy po prostu nie wiem, gdzie dokładnie to było. Nazwa Fahrenheit jest nie bez powodu, ponieważ istnieje coś takiego jak stopnie Fahrenheita i one chyba z tego co wiem są odpowiednikiem stopni Celsjusza. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest taki odpowiednik. O, i mamy teraz skrzynkę ekskluzywną dla tej gry. Skrzynka z niewidzialnością, która powoduje, że jesteśmy na tyle niewidzialni, że laser nie jest w stanie nam nic zrobić, ponieważ przez niego przenikamy. Czyli na to wygląda, że jesteśmy duchem. No, takie tłumaczenie też może być. O, i bonus. Nice. Ale jestem zadowolony. W końcu się podjąłem tej sesji z The Wrath of Cortex i teraz już nie mam czego się tak naprawdę obawiać, bo The Wrath of Cortex będę już miał zaliczony. A przynajmniej tą pierwszą sesję. Która prawdopodobnie, mówię, będzie tak z 5 odcinków, trwa maksymalnie 6. Witam to Maksym z kanału Minimalnie. Ta. Zanim ktokolwiek mi powie tak, oglądam Maksyma z kanału Minimalnie. To jest chyba oczywiste, w końcu sparodowałem jego tutaj przywitanie. No i to by było na tyle. Wychodzimy z tego bonusu. Nie ma tu nic do roboty już. Bo tu pozostałe skrzynki to Nitra. Bardzo bym chciał mieć już w następnej sesji 99 żyć. To jest moje marzenie i myślę, że jest to do ogarnięcia. Byleby nie było głupich śmierci jak dzisiaj. Bo dzisiaj w sumie jest... W sumie dzisiaj mi nawet dobrze idzie, jeżeli chodzi o gameplay, ale... Jest to po części taka klątwa i... W sumie to... Tyle. Tak, klątwa na mnie spadła. No... No właśnie. Mówiąc o klątwie. Klątwa Let's Play! Okej! Okay. Sorry, że ja się tak wyciszyłem, po prostu... Chciałem być skupiony trochę na tym, co robię aktualnie. Kurde, ja miałem przez chwilę stracha, że tutaj Nitro wyskoczy, ale bym się zesrał, nie? Tak stoję i nagle Nitro robi takie SURPRISE! No ale tutaj dostałem surprise'em. Co prawda taki, no to nie do końca surprise, bo... Trochę się spodziewałem, że to będzie kosztowało moje życie, no ale... Tłumaczmy sobie to jak chcemy, ok? Inni będą to tak tłumaczyć, inni będą tłumaczyć to w inny jeszcze sposób.
Pytanie, czy zdobyłem wszystko? Nie! Oczywiście, że nie! No, więc jesteśmy z powrotem. No, nie udało się, bo powody. Powody jakieś muszą być w końcu, co nie? Więc tutaj, tutaj i... Gdzie muszę jeszcze wrócić? Do tych dwóch poziomów. No, i tutaj, oczywiście, H2O, no bo ta. Ale dobra, znaczy czas na The Gauntlet. I tutaj będzie japońska nazwa i let's go. Hope you brought your sunscreen, cause you're gonna burn. Dobra. To jest epicki soundtrack. Taki fun fact. Chyba The Gauntlet na język polski oznaczało rękawice, więc... Taki... Takie hehe... Pomidor bawi i uczy! Bo tak... Śmiem zaryzykować, że mój humor, który jest dosyć specyficzny, jest w stanie niejedną osobę rozbawić, a niejedną osobę trochę zażenować, ale... Mój humor to mój humor. Każdy ma... na swój sposób specyficzny humor. Mnie na przykład bawią różne rzeczy. Was może bawić na przykład, nie wiem, jak ktoś powie głupi głupek na przykład. Mnie na przykład bawią specyficzne dosyć rzeczy, tyle mogę powiedzieć. Jestem ciekaw, czy jutro będę nagrywał The Wrath of Cortex, bo mam trochę teraz taką ochotę, żeby zrobić taki gigantyczny zapas tych odcinków z The Wrath of Cortex. Przyda się na czarną godzinę, nie powiem, że nie. Bo różne rzeczy mogą się wydarzyć tak naprawdę. Może jutro, nie wiem, być tak, że nagle zaatakuje mi jakaś gorączka i na 3 lata zniknę. Kto wie. Wszystko się może tak naprawdę, moi drodzy, wydarzyć. Nie mogę... że tak powiem, ignorować takich rzeczy, bo nawet, nie wiem, jutro może wydarzyć się coś takiego, że nie wiem, będę miał zatwardzenie przykładowo i nie wiem, nie będę mógł zrobić let's playa lub nie wiem, jutro będę miał jakieś, nie wiem, ataki złości i z powodu złości będę miał gdzieś zrobienie tego let's playa. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie mogę tego ignorować. Chociaż miałem dzisiaj z Mateo Pacmana na Crowzai Batsu nagrywać. Jezus Maria. Dobra, przełożę się to z nim na jutro. Jak Mateo to ogląda, to już raczej został poinformowany o tym. Bo nie chce mi się tak szczerze dzisiaj. Już wystarczająco długo musiałem czekać na nagrywanie The Wrath of Cortex. 81, ładny wynik. A i uwaga na te cosie, ponieważ one są w stanie wam... No są w stanie, że tak powiem, wam krzywdę zrobić, bo mogą się podnieść w najmniej oczekiwanym momencie. I specjalnie nie ginąłem dlatego, ponieważ tutaj jest ścieżka śmierci, do której się bez problemu udało dostać, więc yeah! I tak swoją drogą tu już jest zakończenie poziomu, więc... Zaraz boss! I koniec sesji w zasadzie. Bo i tak spora wyszła, już 2 godziny mamy na liczniku. I teraz te zdradzieckie platformy. Jezu, jak ja ich nie lubię. Klejnot i spadamy w dół. Oh my god, teraz bez aku trzeba będzie to jakoś ogarnąć. To jest właśnie najgorsze, bo one potrafią, te cosie, co się tak kręcą, one potrafią, wiecie, jak ty skoczysz, to one potrafią się też tak unieść trochę, co jest bardzo fest zdradzieckie. A nie mam jeszcze tego spin ataku, bo już tutaj chciałem spamować kwadratem. To jeszcze nie to. Ale jak widzicie, poza... tym całym skradaniem się to wszystkie moce praktycznie będą takie same. Nawet Wumpazuka powróci. O, i Merlin, pokaż swoje majty. Cwaniaku jeden. Tak, dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, to...
kiedyś zrobiliśmy takiego mema, w zasadzie ja to zrobiłem, bo zwróciłem na to uwagę, z czego Pixel zrobił z tego mema, że Merlin Majty, hehe, merlińskie Majty, bo nawet dałem taki kiedyś tytuł Zagrajmy na luzie z Pixelem i Timim Utoxem. No i ta. Było coś takiego. Uuuuj, mam nadzieję, że ja doskoczę w sumie. Oczywiście, że tak, ale stracę życie. Nie! Jedno życie poszło w eter. Dobra, trudno się mówi. Przeżyje się to. Jedno życie to tylko. Dobra, mamy 100%. Woohoo! Tak, dla waszej informacji, jeżeli nie mówię o żadnych wspomnieniach dotyczących obecnych poziomów, co robiliśmy, to albo nie pamiętam tych wspomnień, albo jak w przypadku The Gauntlet była sytuacja taka, że poza tym, co wydarzyło się w tym poziomie, czyli wiecie, tymi... no tymi, co tak potrafią się unieść, to tak szczerze, poza tym to wszystko było git z tym poziomem. To była jedyna rzecz, co mnie bardzo denerwowała. Crash to Ash. Więc tu będzie japońska nazwa i let's go! Ah, the triumphant hero Crash, reduced to a pile of smoldering ash. Let's finish this. Nadszedł czas na tą muzykę. To jest mistrzostwo, proszę państwa. Ale dobra. Mamy tutaj teraz konfrontację z Crunchem, który jest opętany przez Pyro Cynicala, takiego youtubera. I musimy teraz gonić go. I musimy właśnie go sprzątnąć tym oto gazem. To wszystko, jeżeli chodzi o konfrontację. W ogóle nazwa tego poziomu jest odniesieniem się do popiołów do popiołów. I jest to takie odniesienie się do pewnej ceremonii, gdzie jest ona, nie wiem w jakim kraju, ale w każdym bądź razie jest to nawiązanie do takiej ceremonii rytuałów pogrzebowych. I tak, kiedy wciskacie kółko, to trochę jesteście spowolnieni. I teraz uważajcie na te bobki, które Crunch zostawia, ponieważ jeden fałszywy ruch i jest po was, bo kombinezon tracicie. Swoją drogą, to jest po raz pierwszy, gdzie Crash ma czerwony ten taki, tą taką zbroję, no bo ogólnie rzecz biorąc, to w grze Crash ma żółtą, a nie czerwoną. A i uwaga właśnie na to. To jest tak łatwy boss, a tak łatwo go zwalić, to tylko ja potrafię. W ogóle we wcześniejszej becie tej gry początkowo z bossem mieliśmy walczyć w pojeździe, tak szczerze. I miał on wystrzelić jakąś zieloną kulę poza... zamiast wody właśnie, bo teraz go pryskamy wodą. Jeżeli chodzi o ten... Bo ogólnie jak wtedy byśmy walczyli z Crunchem, to mielibyśmy być w pojeździe, gdzie mieliśmy na niego wodnistą kulą uderzać. Czy tam zieloną kulą, a teraz spryskamy go wodą, a nie gazem, jak ja to wcześniej ująłem. No ale niestety, pozbyli się tego, co jest wielką szkodą, jak dla mnie. Bo jestem ciekaw, jakby wyglądała trochę taka inna konfrontacja z Crunchem. Ale dobra, teraz wszystko fajnie i ja na chwilę obecną się wyciszam, żeby się po prostu skupić na tej konfrontacji, ponieważ już naprawdę niedużo zostało, a chcę jak najszybciej to skończyć. Proszę państwa, już po Crunchu. Jak widzicie, ekran został unicestwiony.
Nie trwało to zbyt długo. No, parę tam tylko, jedna próba. Jeden fail. Death Tornado Spin! Coś, co pojawiło się początkowo w Crashu Trójce. Dobra, Avast, chowaj się, kurde, bo mi Avast wyskoczył teraz. Cortex! Why is that mindless marsupial still collecting those crystals? He's defeated Rocco and Wawa! I'm beginning to question the value of your super weapon! I don't need another mask's help. I could take this crash punk out with my med alarm tied behind my Oh, Crunch. Stop being silly. Uka, he will use the elemental masks. No need for you to lose any beauty sleep. Jak słyszeliście, nawet Pyro nie został przedstawiony przez Uka-Uka, ani przez Cruncha, ani przez Cortexa, więc to tylko pokazuje, że pewna linia dialogowa została wycięta. Że ta linia, która była przed chwilą, miała oryginalnie pojawić się tutaj. I w zasadzie to tyle, co mogę powiedzieć. Dobra, zapisujemy sobie gierkę, co nie? To by było na tyle. 34%, ładny wynik. Tak czy siak, to będzie na tyle, moi drodzy, z dzisiejszej sesji nagraniowej. Przeszliśmy 3 warp roomy plus 3 bossów, co oznacza i daje nam pokaźny wynik, 18 poziomów. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę Let's Play. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał Ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami i różnymi tego typu filmami. Jeżeli Tobie, drogi widzu, się spodobało, to zostaw łapkę w górę, napisz, czy byłem informatywny, czy Tobie seria się w ogóle zaczyna podobać, lub czy Ci się podobają te odcinki, co sądzisz o Crashu The Wrath of Cortex. I ważna uwaga dla Was wszystkich. Na następny odcinek przygotujcie kurtki zimowe, ponieważ wchodzimy w zimowe klimaty. I ciekaw jestem, ile tutaj jest zimowych poziomów. Pewnie dużo, bo wiecie, zimowy warp room to na pewno same zimowe poziomy są. Ale dobra, ja już nie przedłużam. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i pa pa!